Teraz zaczniemy serię, którą nazwaliśmy Szkoła Chrystusa. Nasza pierwsza lekcja to podstawy duchowej edukacji. Najpierw przeczytamy Księgę Ezechiela 42 do 4. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. A teraz przejdźmy do Ezechiela 43, 10 i 11. A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan, obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów. A teraz przechodząc do Nowego Testamentu, otwórzmy Mateusza 3,17. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Spójrzmy też dalej do Mateusza 11, 25-30. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Przeczytamy też werset z Jana 1,51. Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Teraz przejdziemy do Łukasza 9,23. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I Efezjan 4,20-22. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. W pierwszej lekcji zadajmy sobie pytanie, czego musimy się nauczyć? Podstawowa myśl dla naszego obecnego studium jest zapisana w Mateusza 11,29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Apostoł Paweł, używając trochę innych słów, przekazuje nam to, co Jezus miał na myśli w Efezjan 4,20. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słabym punktem w dużej części dzisiejszego chrześcijaństwa jest pewnego rodzaju obiektywne ograniczenie Jezusa, które prowadzi donikąd. Zamiast subiektywnego uczenia się od Jezusa, co daje efekty. W tej lekcji zajmujemy się szkołą Chrystusa, do której Jezus przyprowadził pierwszych uczniów. Pierwsi naśladowcy Jezusa byli nazwani uczniami, co oznacza, że poddali się dyscyplinie.
W tej szkole bardzo ważne jest, byśmy poznali charakter szkoły. Czego będziemy się uczyć? Zasady naszej duchowej edukacji i przedmiot nauczania. Pierwsza rzecz, którą Duch Święty czyni dla nas w tej szkole, jeżeli naprawdę mu się poddamy, to pokazuje nam, czego musimy się nauczyć. Świątynia, którą Ezechiel widział, ma swoje odzwierciedlenie duchowe w Kościele, który jest ciałem. By zapewnić pełne wyrażenie Jego myśli do Jego ludu, Bóg najpierw musiał przedstawić doskonały przykład. To uczynił nad Jordanem, kiedy otworzył niebiosa i powiedział: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mateusz 3,17. Dlatego pierwszym celem Ducha jest zapoznanie nas z tym, czego dotyczy nasza duchowa edukacja. To znaczy objawić nam Chrystusa. Drugim celem jest działanie, by upodobnić nas do tego obrazu, obrazu Chrystusa. By uczyć się Chrystusa, musimy widzieć Chrystusa. Znakiem życia prowadzonego przez Ducha Świętego jest życie stale i coraz więcej zajęte Chrystusem. Pracą Ducha w szkole Chrystusa jest przedstawienie i pokazywanie Chrystusa w całej Jego wielkości. Bóg przedstawia Chrystusa, pokazując Go, wydaje o Nim świadectwo i przez to mówi: to jest obraz, do którego chcę was upodobnić. Musimy popatrzeć na wyzwanie i znaczenie otwartego nieba. Otwarte niebo dla Jezusa było namaszczeniem. Otwarte niebo dla nas jest namaszczeniem Ducha od dnia Pięćdziesiątnicy do teraz, czyli namaszczenie Chrystusa w nas. Otwarte niebo oznacza zatem stale rosnące objawienie Chrystusa. Otwarte niebo natychmiast sprowadza Boże objawienie Chrystusa do naszych drzwi. Duch Święty wówczas objawia nam tą wyróżniającą się odmienność Chrystusa. Musimy wiedzieć, że zwykły umysł ludzki w najlepszym wypadku jest umysłem niezwiązanym z Chrystusem. Najlepsza wola ludzka jest tylko zwykłą ludzką wolą. Nie wiesz, co kryje się za twoją motywacją, aż Duch Święty sięgnie głęboko do twojej istoty i pokaże ci. Tej natury nie potrafimy wytworzyć z niczego, co jest w nas. Nie możemy wytworzyć niczego, co Bóg mógłby zaakceptować. Wszystko, co może przyjść do Boga, jest jedynie w Chrystusie, a nie w tobie czy we mnie. Zawsze będzie różnica pomiędzy Chrystusem i nami. Chociaż On, Chrystus, mieszka w nas, to tylko i jedynie On jest przedmiotem Bożego upodobania i zadowolenia. Podstawowa lekcja, której wy i ja musimy się nauczyć pod kierownictwem z objawienia i w dyscyplinie Ducha Świętego, jest taka, że On jest inny, Chrystus jest inny niż my. Jest to jedna z trudniejszych lekcji, której świat nie chce się nauczyć, gdyż jest ona w zupełnej sprzeczności z całym systemem nauczania humanizmu, który naucza, że człowiek jest wspaniały, cudowny. Kiedy dojdziesz do tego, co w tobie jest najlepsze, istnieje dalej przepaść między tobą i Chrystusem, której nie można przeskoczyć. Co więc czyni Pan? Co czyni z nami Duch Święty? Podstawowa rzecz, którą nam uświadamia, polega na tym, że my jesteśmy jednym, a Chrystus jest czymś innym. Co powoduje, że uświadamiamy sobie niemożność osiągnięcia Bożych standardów o własnych siłach. Duch Święty stawia nas twarzą w twarz z naszą niemożnością bycia tym, czego Bóg od nas oczekuje. Bóg ustanowił swój model.
Bóg przedstawił swoje stanowisko. Bóg dał nam swojego Syna, byśmy się do Niego upodobnili. Ale następną rzeczą, przed którą stoimy, jest zupełna niemożność, by takimi być. Co Bóg mówił o naszej sprawiedliwości? Jest ona jak brudna szata. Nie znajdziemy odpocznienia dla naszych dusz dotąd, aż nauczymy się, że jest to niemożliwe, byśmy stali się takimi jak On, poprzez coś, co jest w nas. Ale poprzez działanie Ducha Świętego Bóg daje taką zdolność. Chrystus stawił czoła nieprzyjacielowi w każdej dziedzinie w pełnej, skoncentrowanej formie. Spotkał go, jak człowiek spotyka człowieka. I poszedł z powrotem na tron jako zupełny zwycięzca nad wszelką mocą, z jakąkolwiek człowiek musi walczyć i w tym zadowolił Boga. Nie myślcie ani przez chwilę, że po tym wszystkim, co Bóg wykonał w Chrystusie, zapomni swojego Syna i to wszystko, co On, Jezus, wykonał za człowieka i powie po prostu, staraj się jak najlepiej i to mnie zadowoli. Jest tylko jeden w całym wszechświecie, o którym Bóg może powiedzieć z głębi serca, w którym mam upodobanie, a tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. Jeżeli kiedykolwiek Ty i ja zdobędziemy Jego upodobanie, będzie to jakby w Jezusie Chrystusie, a nigdy w nas. Kiedy tego się nauczymy, wtedy Duch Święty zacznie w nas dzieło upodabniania nas do obrazu Syna Bożego. Jak myślicie, co czuli uczniowie, kiedy Chrystus został ukrzyżowany? Czy nie uważacie, że ciemna rozpacz wypełniła ich duszę? Nie tylko stracili perspektywę na przyszłość, ale sami poczuli się zdesperowani. Ale Jezus musiał na to pozwolić. Było to konieczne. A wy i ja pójdziemy tą samą drogą, jeśli chcemy być w tej samej szkole. To jest podstawa. Wiem, że brzmi to strasznie, ale powinno być zachęcające, ponieważ w pewien sposób jest to konstruktywne. Co Pan robi ze mną? Przygotowuje drogę dla swojego Syna. Oczyszcza grunt dla wprowadzenia pełni Chrystusa. Uczynił to dla pierwszych uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Po dziele krzyża i Pięćdziesiątnicy rzeczy zaczęły się zmieniać od wewnątrz. Od tego czasu zauważcie, że Chrystus manifestuje się w uczniach coraz widoczniej. Po Pięćdziesiątnicy zaszła w uczniach zmiana. A polega ona niekoniecznie na tym, że oni zmienili się tak bardzo zewnętrznie. Ale teraz Chrystus w nich przewyższał to, czym oni byli z natury. Chrystus w nich stawał się bardziej realny, jako moc. Nasze całe wykształcenie, szkolenie i uczenie być może było inne niż to. Otrzymaliśmy okropne dziedzictwo humanizmu, który mówi do was i do mnie, byśmy robili to, co możemy, lub byśmy byli najlepszymi w danej sprawie. Ale musimy zrozumieć, i to zrozumieć dobrze, że przy najlepszych osiągnięciach nigdy nie przekroczymy przepaści pomiędzy Chrystusem i nami. Tak więc pierwszym działaniem Ducha Świętego jest pokazanie nam Bożego wizerunku, charakteru. To mamy zapisane w Księdze Ezechiela. Kiedy prorok pisał o świątyni, która została zniszczona przed 15 laty, Ezechielowi w wizji pokazano świątynię, która była tam nazwana domem. Kiedykolwiek znajdziemy w Biblii słowo dom, możemy mieć do czynienia z Kościołem. A kiedy mamy do czynienia z Kościołem, mamy do czynienia z Chrystusem. Ezechiel popadł w zachwycenie w wizji i zobaczył dom, z którego wypływała rzeka. Bóg powiedział do niego, zostałeś tu przyprowadzony w tym celu, byś wrócił z powrotem i pokazał ten dom domowi izraelskiemu.
Kiedy to zobaczą, poznają, czego dotyczy ten wzór i będą pokutować ze swoich nieprawości. To, co zobaczył Ezechiel, było typem Chrystusa. Zakon był nauczycielem, by przyprowadzić nas do Chrystusa. Ta księga jest księgą o Chrystusie. Tak więc Duch Święty w tej szkole przedstawia nam postać Pana Jezusa Chrystusa. Potem pracą Ducha Świętego jest upodobnienie nas do tego wzoru. Bożym zadaniem jest wytworzyć w nas moralny charakter Chrystusa, aby ten świat, widząc nas, widział tym samym Chrystusa. Popatrzmy ponownie na tą odmienność Chrystusa. Jeżeli naprawdę widzimy Go w Duchu Świętym, wtedy różnica między Chrystusem a nami jest tak ogromna, że jesteśmy jak Zachariasz. W księdze Zachariasza Bóg zbudził go z głębokiego snu, duchowej śmierci. Kiedy Bóg obudził Zachariasza z tego duchowego snu, zadał mu pytanie, co widzisz? A on odpowiedział, widzę, oto jest świecznik cały ze złota. Z Księgi Objawienia wiemy, że tym świecznikiem jest Kościół. Złoto reprezentuje Boga, więc on zobaczył Boży Kościół. Wtedy, kiedy zobaczył, co Bóg chciał mu pokazać, wtedy zrozumiał, jak daleko byli od Boga. Podobnie, tylko Duch Święty może dać nam nowe objawienie Chrystusa, które może uświadomić Kościołowi, czyli nam, jak daleko jesteśmy od celu. Kościół to Chrystus. Kościół jest modelem. W 1 Tymoteusza 3,15 Paweł mówi, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. To poprzez Kościół Chrystus staje się realny. I tylko wtedy, kiedy ludzie zobaczą Chrystusa, uświadomią sobie, że podążają w niewłaściwym kierunku. Tak więc pierwszą pracą Ducha Świętego jest objawienie Chrystusa. Halleluja! Niech Bóg sprawi, aby ta lekcja była realna w naszych sercach.